Siemaneczku widzowie, tu ja Czwartek. Witam was na kanale po bardzo długiej przerwie. Przepraszam, zepsuł mi się OBS. Wystarczy po prostu pobrać nową wersję. Dzisiaj na oku będziemy mieć FVA 4005. Oczywiście chyba legendarny czołg World of Tanks, bo wielki legendarny troll 10 poziomu, niszczyciel czołgów brytyjski. Losowanie, nasz bohater nazywa się Black Mamba i dzisiaj ma bardzo fajne losowanie na dziesiątki, dziewiątki i ósemki. Ja za chwilę puszczę powtórkę, wy oglądajcie, ja wam przedstawię parametry. Tutaj gdzieś po prawej stronie, czy tam po lewej, gdzieś tutaj będzie się na dole wyświetlały po prostu parametry. Więc dzięki, wy sobie oglądajcie, póki co zostawcie suba, jeśli jesteście nowi na kanale, lajka, bo to mnie bardzo motywuje. Napiszcie w komentarzu, nie nerfić lodówki z 3 wykrzyknikami, ja wam obiecuję, że zostawię wam serduszko. No to co, ja wam puszczę powtórkę, wy oglądajcie. Dobra widzowie, jesteśmy dalej. Dobra, miałem problemy, wy pewnie przewinęłem wam te problemy. Jesteśmy już, nasz bohater do miasta już prawie dojechał, no już dojechał. Najpierw parametr najlepszy, czyli no działo. Potężne działo, które no ma kiepski DPM, ale uszkodzenia niesamowite. Średnie uszkodzenia z penetracją to 1150. Penetracja na tym dziale to wynosi 310. Nie za dużo, nie za mało. Penetracja na 500 metrów to 300. Już dostał nasz bohater pierwszy strzał, no kiepsko. Czas przeładowania to 28,7 sekundy. Szybkostrzelność na minutę to jest 2,09. Depresja to jest 0,40. Dobra. W sumie możemy pójść. No kaliber ma 182 mm, więc no potężne działo. Dalej lecimy teraz. Teraz to chyba to najgorsze, czyli jego pancerz. Faktycznie on nie ma pancerza. To jest po prostu konstrukcja zbudowana z papierów. No ale to jest jakaś zlepka, nie wiem, ciastek i herbaty normalnie. Wymoczonych ciastek. A, to jest przepiękny strzał w Conquerora, ale ja daję wam, przedstawiam właśnie parametry. Dalej. Teraz prędkość pocisku to jest 830 metrów na sekundę. Pojemność amunicji 20 sztuk. Potrzebuję wsparcia. Dobra, teraz mobilność. Jeździ maksymalnie 32 na godzinę, więc no bardzo mało. Do przodu oczywiście. Do tyłu 8, więc jeszcze gorzej. No tutaj to naprawdę moc silnika 850. Nie wygląda to na... Nie wygląda to ani trochę za dobrze. Mobilność ma mega kiepską. Kolejny super strzał. No niesamowicie skuteczny jest ten nasz bohater w tej bitwie. Dobrze. W sumie wszystko już wam opowiedziałem. No wiadomo. To jest taki czołg, który tak samo nie ma camo. Camo jest bardzo kiepskie. Jeśli chodzi jeszcze też o to, to no bardzo kiepskie w tym czołgu jest to, że jest papierowy, no jak tylko się zaświecisz, a często to się zdaje i jesteś w szczerym polu, czy coś w tym stylu, nie masz szans, po prostu wystrzelają cię. A Arta, najbardziej wkurzające dzielostwo w grze, to jest po prostu największy wróg tego pojazdu. Po prostu
ma tak kiepski pancerz, że każda arta go przebije, więc arta może was strzelić za 1700, może naprawdę wam przyromać ostro. Więc jak tylko was zobaczy arta, znaczy podświetli arcie was light, czy cokolwiek tam innego, no to już lecą do tego jak komary do krwi. Normalnie tak, to jest nienormalny czołg, no ale działo, największa zaleta. No widać, że ładuje bardzo długo, prawie pół minuty. No ale widać, że wyniki są świetne. Jeden strzał już 1000, no 2000 teraz przebiegł strzał w rinoceronte. Niesamowicie. Niestety nasz bohater też oberwał, zostało mu tylko 1054 HP. Szkoda. No dwa strzały, a on już pół HP już nie ma. No szkoda. Niestety nie wiem, jakie ma wyposażenie nasz bohater. Ale widać, że ma zestaw naprawczy i to mały, dużą apteczkę i rację z tego, co widzę. Nie wziął gaśnicy, a w sumie no, na niszczyciela. W sumie to się taki dobry zestaw, bo mało kiedy niszczyciel dostaje taki snajperski, dostaje taką bombę, która by go podpaliła. Znaczy, wiecie, zdaje się. Zdarzy się czasami, no ale to nie jest jakiś tortoise, że grasz w mieście. Choć tutaj bardzo gra odważnie tutaj nasz bohater. Bo często są takie powtórki, gdzie po prostu stoją w krzaczku i może i strzelają super strzały i tak dalej. Ale tutaj chciałem wybrać dla was taką najciekawszą powtórkę, a nie, że będzie jakaś taka powtórka beznadziejna, że będzie stał w krzaczku, będą super strzały, ale co to z tego za fan z oglądania? Nudna powtórka tylko i moje gadanie. No i parametry, no ale to chyba, jeśli oglądaliście, nie wiem, Newmultiego, czy jakiegoś tam innego youtubera, jakiegokolwiek zwota, no to raczej znacie parametry. Ale myślę, że raczej nie widzieliście jeszcze tego akurat, tej bitwy. A jeśli widzicie, to możecie napisać. Ale przypominam, że napiszcie w komentarzu właśnie nie nerwcie lodówki z trzema wykrzyknikami, wtedy przypnę wam serduszko. Dodatkowo, jeśli zostawicie 5 lajków pod tym filmem, to kolejny taki film wrzucę na kanał. Dzisiaj, jeśli mi się uda, to wleci oprócz tego może jeszcze jeden film, chyba że już wleciał przed tym. Zobaczę, jakie kolejności to puszczę, ale chyba raczej ten będzie pierwszy. Zobaczymy. No, w nagrodę za to, że czekaliście i że nie było tydzień temu. No teraz widzicie wolność tego czołgu normalnie. Cofa 8 na godzinę. Normalnie nie wiem, czy jest jakiś inny czołg, który tak wolno cofa. No widzowie i widzki, zbliża się koniec bitwy. Wynik na razie jest korzystny dla naszej drużyny. Drużyny bohatera. Oczywiście teraz uwaga, wyjeżdża. Powoli sprawdza, czeka na ofiarę, ale chyba zdecyduje się podjechać. Nie, choć nie polecam raczej podjeżdżać lodówką, bo to jest czołg, który jak dostanie strzała albo gąskę, no to po nim praktycznie, a zdarzy się pewnie ktoś go szybciej wykroi niż on kogoś. Chyba jednak bohater stracił cierpliwość i jedzie. TVP VTU chyba nie chce. A jednak, ale błąd TVP. Dostaje strzał za 844. Oj, teraz chyba pluje sobie w brodę za to, co zrobił, bo naprawdę
to był dosyć duży błąd, chociaż nie wiedział, że to jest lodówka, ale trzeba po prostu korzystać z minimapy, która no bardzo pomaga takim lepszym graczom, a też pomidorom jak ja, ale no każdy powinien po prostu używać tej minimapy, a nie po prostu będzie tak sobie grał, że o, nie wiadomo gdzie wszystko wyjadę, po prostu strzelę może. No. No i teraz gry na celowniku, to już ogryzek był 377 obrażeń. Normalnie każdy praktycznie pojazd 10 poziomu ma tyle uszkodzeń, więc każdy by go raczej skończył. Dobrze, nasz bohater czeka do końca przeładowania i chyba będzie polował na leoparda. Tylko boi się, żeby on go pierwszy nie wykrył. Bo boi się, że... No i nie dostał spokój. Niech uważa, no bo jak... Zostało czterech jeszcze... czterech jakby przeciwników. No wszyscy wiadomo, są gdzieś tam daleko, ale oni mogli się przestawić, bo... bo tam nikogo nie ma z drużyny tam dalej. Nikt nie wie, gdzie jest E50 i T30. Nie w okolicach ostatni raz byli swoje bazy, a teraz mogą być Bóg wie gdzie. Uwaga! Ach, kiepskie bicie było na tego leoparda. Będzie teraz podjeżdżał. Uwaga! Proszę Państwa, jedzie, 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 podjeżdża. Bardzo i to bardzo bohatersko zachowuje się w tej bitwie. Jak odważnie zachowuje się w tej bitwie nasz bohater, to naprawdę mnie to dziwi. Ja szczerze mówiąc nie odważyłbym się, gdybym grał takim ciągiem, bo niestety nie mam lodówki, nie mam żadnego pojazdu 10 poziomu, ale nie odważyłbym się tak postąpić takim cienkim czołgiem, no taką ciężką maszyną, taką miękką maszyną, przepraszam, pomyliłem się. Miękką maszyną no, nie da się. Znaczy da się, no ale ja bym nie dobrał rady normalnie. Ja bym sobie miał żarówkę w głowie, hej, nie rób tak, bo sobie zginiesz. Ale rozumiem. No ja też w sumie nie jestem zbyt cierpliwy. Ja rozumiem to, że chcę zrobić więcej szkody, to jest zawsze taka... O, i teraz niestety nie fart. To powinno wejść, no niestety, to powinno wejść. Dobrze przymierzył. Choć, no niestety, pocisk RNG nie dopisał naszemu graczowi. Czy uda mu się jeszcze strzelić? Chyba? No raczej. Tylko czy trafi? O, to jest pytanie. Chyba nie. Nie. Nie zdążysz, bo już wykończył chyba tą 30. Chociaż? Poluję tu na nią. Ale teraz błąd tej T30 i kończy. Niestety zostały tylko 2 minuty na zabicie, pokonanie E50, a ona może być gdziekolwiek, ona może być już nawet przy naszej bazie, bo żadnego babuka w tej chwili nie mamy w teamie. No niestety. Ach, teraz stał tam w krzaczkach, naprawdę. Jak ten projekt tego nie wykrył, to ja nie wiem. Uwaga, będzie strzał. Ach, za... bez penetracji, tylko za 543. Mówię tylko, ale no, no dla tego pojazdu. No i koniec. Centurion kończy przeciwnika w E50. I tak oto bohater wygrywa bitwę z 10 tysiącami uszkodzeń, 243 po asyście, jednym wykrytym czołgu, 6 fragami. Niesamowite. No, po prostu ja bym takie bitwy nie zagrał. Napiszcie w komentarzu. Nie nerfić lodówki z 3 wykrzyknikami. Zostawcie 5 lajków. Będzie następny film. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych. Siemanko. Dzięki.